Od piątku w całym naszym kraju zginęło 39 osób, ponad 500 zostało rannych w wypadkach, a zatrzymanych przez policję w tym czasie nietrzeźwych kierowców było blisko 2200. Jak sytuacja wygląda w powiecie raciborskim? Dobiega właśnie końca coroczna policyjna akcja Znicz, która trwała od piątku i która jak zawsze ma na celu zadbać o bezpieczeństwo wszystkich, którzy pokonują zarówno krótkie, jak i długie trasy, by odwiedzić groby swoich bliskich. Tegoroczne działania możemy nazwać sukcesem w powiecie raciborskim, ponieważ nie odnotowaliśmy żadnego wypadku, żadna osoba nie odniosła obrażeń. Odnotowaliśmy tylko 16 niegroźnych kolizji, w których praktycznie ucierpiały samochody. Ponadto policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących na wykroczenie, czyli mieli poniżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policyjne patrole wspierane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Miejskiej były m.in. pomocą dla gości z innych miejscowości, którzy nie orientowali się na przykład w zmianach organizacji ruchu, tak jak to było w przypadku remontu ulicy Ocickiej prowadzącej na cmentarz Jeruzalem, która na ten czas dla samochodów była całkowicie zamknięta. Policjanci tam pracowali jak co roku. Nasze działania, tak jak wspomniałem, skupiały się przede wszystkim na pomaganiu wszystkim osobom, które chciały się bezpiecznie przemieścić w rejon tego cmentarza. Z naszej informacji, które otrzymaliśmy, nie było tam żadnych problemów. Kierowcy na bieżąco wykonywali polecenia policjantów. Nie odnotowaliśmy w tym rejonie żadnych zdarzeń typu kolizje. Jak się okazało, obawy związane z ulicą Łacicką na szczęście się nie potwierdziły i dzięki dobrej organizacji miasta i starostwa ruch podczas tych świątecznych dni przebiegał tam nadzwyczaj płynnie i spokojnie.